gdzie wystartować w 2023 roku. Spośród moich propozycji biegów każdy biegacz powinien wybrać coś dla siebie. Bieg Westerplatte. 10-kilometrowy bieg, w którym sport i historia idą ramię w ramię. Wydarzenie jest organizowane od 60 lat, więc jest to najdłużej i nieprzerwanie rozgrywany bieg uliczny na dystansie 10 km w Polsce. Niepowtarzalny klimat tworzy miejsce startu. Półwysep Westerplatte z pomnikiem obrońców wybrzeża. Specjalne autobusy dowożą biegaczy na linię startu. Każdy, kto dotrze z zapasem czasu, może spokojnie zwiedzać historyczny półwysep. Niezapomniany jest widok setek biegaczy, którzy ubrani w stroje biegowe robią zdjęcia przed pomnikiem. Ostatnie metry trasy prowadzą przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności. Klimatyczny bieg Westerplatte rozgrywany jest co roku we wrześniu. Powodzenia! Białystok półmaraton. Ten miejski bieg znalazł się wysoko w moim zestawieniu ze względu na lokalizację startu i mety, ale także klimat i dbałość o szczegóły. Co roku biegacze mają do zgarnięcia fenomenalny medal. W 2023 roku odbędzie się jubileuszowy 10. Białystok Półmaraton. W tegorocznej edycji start i meta były zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie Pałacu Branickich, nazywanego Wersalem Północy lub Polskim Wersalem. Dzień przed biegiem głównym odbył się bieg śniadaniowy, który umożliwił podziwianie okolic pałacu na biegowo i z bliska. Plusem było oczywiście dobre śniadanie po porannym treningu w grupie kilkuset biegaczy. Meta Białystok Półmaratonu przy ratuszu na rynku Kościuszki robi ogromne wrażenie. Białystok Półmaraton odbywa się w maju. Poznań Maraton. Trzeba było 3 lat, żeby wydarzenie wróciło po pandemii. W 2022 roku maratończycy ponownie licznie zawitali do stolicy Wielkopolski i połamali obowiązujące rekordy. W Poznaniu zawsze stawia się na bogaty pakiet startowy i komfort biegaczy. Teren międzynarodowych targów poznańskich, przy których zlokalizowane są start i meta oraz miasteczko biegowe, umożliwia perfekcyjne zorganizowanie całego zaplecza, które jest niezbędne podczas tak licznego biegu. Na sukces poznańskiego maratonu składają się moim zdaniem trasa, która umożliwia szybkie ściganie, co potwierdzają tegoroczne wyniki, lokalizacja startu i mety, która jest komfortowa dla biegaczy i znajduje się w centrum miasta, oraz bogaty pakiet startowy. Maraton rozgrywany jest w październiku. Półmaraton Doliną Rozpudy i Filipowski bieg Jaćwinga na dystansie około 12 km to kameralne biegi na Suwalszczyźnie, które odbywają się w majówkę. Start zawodów odbywa się tego samego dnia, część biegaczy biegnie półmaraton, pozostali krótszy dystans. Naprawdę dawno nie byłem na lokalnym biegu organizowanym w niewielkiej miejscowości. Każdy biegacz uśmiecha się do drugiego. Jest czas na rozmowę i poznanie się z osobami z lokalnej społeczności biegowej. Trasa półmaratonu jest wymagająca, ale jest także przyjemna. Za to widoki rekompensują trud udziału w biegu na dystansie 21 km. 3, 2. Poznań Półmaraton jest jednym z tych biegów, na które licznie zapisują się nie tylko zaawansowani biegacze, którzy marzą o nowej życiówce na dystansie 21 km, ale także osoby, które chcą wystartować pierwszy raz w biegu masowym wraz z tysiącami biegaczy. Poznań Półmaraton to bieg masowy, którego trasa zawsze prowadzi po charakterystycznych miejscach stolicy Wielkopolski. Jest to także wydarzenie z niesamowitym klimatem, który udziela się wszystkim biegnącym zawodnikom. W 2023 roku poznański półmaraton odbędzie się 16 kwietnia. Maraton warszawski. Udział w tym maratonie to dla wielu marzenie. Marzenie nie tylko dla Polaków, ale także mieszkańców wielu innych państw, którzy myślą o zaliczeniu maratonów europejskich stolic. Maraton warszawski od 44 lat gromadzi tysiące biegaczy. Wszyscy miłośnicy biegania są wspierani za każdym razem przez setki kibiców na trasie biegu wiodącej przez samo serce stolicy.
Trzeba podkreślić, że jest to jeden z nielicznych biegów na świecie organizowanych nieprzerwanie od 1979 roku. W 2022 roku wydarzeniami towarzyszącymi głównemu biegowi były PKO SA Warszawska Dycha oraz Bridgestone Sztafeta Maratońska. W 2023 roku odbędzie się 45. edycja tego jakże wyjątkowego biegu. Maraton warszawski odbędzie się we wrześniu. Zanim jednak zaczniemy planować przyszłoroczne starty w zawodach biegowych, przed nami jeszcze gorący okres zakupowy. Koniec roku to przecież Mikołajki i święta. Jeśli szukacie elektroniki użytkowej czy akcesoriów komputerowych, warto zatrzymać się na marce Natek. To producent m.in. powerbanków, hubów USB, stacji dokujących, praktycznych myszek i klawiatur, a także akcesoriów do laptopów i akcesoriów biurowych. Każdy z nas na co dzień korzysta z laptopa i smartfona, a także aparatów fotograficznych i innych urządzeń. Natek może nie tylko przyspieszyć naszą pracę z wieloma urządzeniami, ale także ją ułatwić i usprawnić. Na Mikołajki czy pod choinkę Natek ma w swojej ofercie produkty, które będą świetnymi prezentami. Na hasło bieganie u skrzydła obowiązuje rabat na cały koszyk zakupów. Informacja jest w opisie filmu. Na zakończenie, jakie zawody biegowe bierzecie pod uwagę, planując kalendarz startów w 2023 roku? Gdzie jest atmosfera, którą pamięta się latami? Gdzie warto wystartować?